Często samo słowo hospicjum wywołuje w ludziach smutek i powagę. Ci, którzy mają okazję tutaj być, doskonale wiedzą, że wcale tak nie jest. To miejsce jest pełne pozytywnych emocji. Przecież hospicjum to też życie. Nadszedł czas, by o hospicjum mówić z dumą. Mija właśnie 30 lat, odkąd pallotyńskie hospicjum, założone przez księdza Eugeniusza Dutkiewicza, zmienia świat i nas na lepsze. Ksiądz Eugeniusz Dutkiewicz, pallotyn, był w 1983 roku duszpasterzem służby zdrowia. Doskonale znał jej problemy. Widział, jak trudna jest sytuacja ludzi terminalnie chorych, którym medycyna nie potrafiła już dać ani ratunku, ani pocieszenia. Księdzu Dutkiewiczowi udało się zorganizować takich pasjonatów, którzy szli do tych pacjentów, którym już nikt nie chciał albo nie potrafił pomóc. No bo skończyły się możliwości leczenia, pacjenci byli wypisywani do domu, rodzina bezradna, ponieważ choroba nie ustała. Najciężej nasi chorzy, to znaczy umierający na choroby nowotworowe, znaleźli się właściwie poza zasięgiem służby zdrowia. Tutaj, w diecezji gdańskiej, dzięki inicjatywie duszpasterza chorych, udało się utworzyć hospicjum. I w tym hospicjum zarówno lekarze, jak i pielęgniarki, jak i studenci medycyny spotykają się z duchownymi przy łóżku chorego, świadcząc chorym w domu, tym chorym opuszczonym, bezinteresowną pomoc. Ta praca podnosi godność zawodu i pozwala pokazać pracownikom służby zdrowia, że mogą w każdej sytuacji być użyteczni i nieść realną pomoc chorym. Lech Wałęsa, który wyszedł już z tego internatu swojego Zarłamowa, jeździł po Polsce właśnie po parafiach i namawiał ludzi do organizowania się społecznego, do organizowania się w pewnych zawodach, fachach. Mówił, niechaj adwokaci organizują się w związki, niechaj lekarze organizują się w związki, urzędnicy organizują się, bo to będzie potrzebne. I on tak mówił, jak będzie niepodległa Polska, to wszyscy będą potrzebni, żeby byli zorganizowani. I w tym duchu powstał właśnie ruch hospicyjny, hospicjum księdza Dutkiewicza. Uczyliśmy się właściwie od siebie i od chorych, bardziej od chorych, sztuki pomagania ludziom w terminalnym stanie choroby nowotworowej. Nie było publikacji, nie było konferencji, szkoleń i tak naprawdę uczyliśmy się jeden od drugiego. Ksiądz Dutkiewicz gromadził nas raz w miesiącu na takich spotkaniach, na których omawialiśmy problemy chorych. Jak ktoś sobie nie radził, pytał innych, co by zrobił w tym momencie. Burza mózgów, a jeszcze to spróbujcie, jeszcze tamto spróbujcie i coś ktoś z nas potrafił, że tak powiem, doradzić innym. No i z takiego właśnie ruchu, gdzie wolontaryjnego, gdzie nie było, że tak powiem, tak zwanej medycyny paliatywnej, z takiego ruchu hospicyjnego narodziła się właśnie medycyna paliatywna. I to jest, myślę, niezwykłe. Dziś hospicjum pallotyńskie nosi imię tego wielkiego człowieka, prekursora ruchu hospicyjnego w Polsce. Niestety, w 2002 roku ksiądz Eugeniusz odszedł do Boga. Jednak my wciąż czujemy jego obecność wśród nas. Ksiądz Eugeniusz Dutkiewicz potrafił zapalać
właśnie swoimi ideałami, także innych. Pamiętam, jako przecież młody ksiądz, spotykałem się z nim prawie każdego wieczora, z jakim entuzjazmem mówił o swojej pracy hospicyjnej, z jaką radością mówił o tych spotkaniach z ludźmi chorymi, ale także ich rodzinami. I pewnie to miało bardzo duży wpływ na to, że sam wtedy już, jeszcze za życia księdza Eugeniusza, odnalazłem to swoje własne powołanie w powołaniu. Najbardziej widoczną formą niesienia pomocy ludziom terminalnie chorym jest opieka nad pacjentami hospicjum stacjonarnego. Jest ich tu stale 30. Hospicjum to nie tylko opieka nad pacjentami na oddziale. To także pomoc rodzinom i pacjentom w zakresie psychologicznym, socjologicznym i duchowym. Nie zapominajmy, że pod opieką mamy również osierocone dzieci, którym na wszelkie możliwe sposoby staramy się pomóc ukoić ból. Większość naszych pacjentów znajduje się pod opieką hospicjum domowego dla dorosłych i dla dzieci. Opieka nad ludźmi niesprawnymi i starymi, opieka nad ludźmi chorymi psychicznie. Te dziedziny są bardziej niż jakakolwiek dziedzina życia społecznego miernikiem kultury, społeczeństwa i państwa. To znane i często powtarzane słowa papieża Jana Pawła II. Wypowiedział je podczas spotkania z chorymi, podopiecznymi hospicjum w Bazylice Mariackiej w Gdańsku. Hospicjum zapewnia nie tylko opiekę medyczną, ale także duchową i tę, którą może dać tylko drugi współczujący człowiek. Dlatego tu, gdzie jesteśmy, jest trochę jak w szpitalu, jak w kościele i trochę jak w domu.
hospicyjny w Polsce ma coraz większy zasięg. Porywa coraz to nowych entuzjastów, takich jak ja i takich jak setki, a może nawet tysiące innych ludzi, którzy mówią śmiało: lubię pomagać. Żeby tak mogło się stać, konieczna była zmiana wizerunku hospicjum. Musieliśmy połączyć nasze siły, aby jeszcze lepiej i skuteczniej pomagać naszym podopiecznym, pozyskać nowe źródła wsparcia. Fundacja hospicyjna powstała 10 lat temu z inicjatywy księdza Piotra Krakowiaka i mecenasa Sławomira Łobody. Pierwotnym jej celem było wsparcie hospicjum księdza Dudkiewicza, które w tamtych czasach było w dramatycznej sytuacji finansowej. Obecnie Fundacja Hospicyjna wspiera kilkadziesiąt ośrodków hospicyjnych w całym kraju. Nasze działania można podzielić na cztery obszary. Pierwszy i podstawowy to jest wsparcie merytoryczne hospicjów w Polsce i finansowe przede wszystkim naszego hospicjum gdańskiego. Drugi to jest rozwój wolontariatu zarówno ludzi dorosłych, jak i dzieci. Trzecie to jest wsparcie socjalne, które najpełniej i najszerzej realizuje się w Funduszu Dzieci Osieroconych. I nasze ostatnie działanie, ostatnie, ale nie najmniej ważne, to edukacja społeczna. Bez właściwej, szerokiej edukacji społecznej funkcjonowanie hospicjów byłoby bardzo trudne. Wszyscy! Hospicjum podnieśli się! Wysoko, wysoko, żółwile, jeszcze! Moim zdaniem nie można mówić o opiece paliatywno-hospicyjnej bez wolontariatu. Tak jak nie można o niej mówić bez specjalizacji z medycyny paliatywnej, opieki paliatywnej, psychoonkologii czy specjalistycznego duszpasterstwa hospicyjnego. Ale to właśnie w tym połączeniu entuzjazmu, mądrości, doświadczenia wolontariuszy i profesjonalnej umiejętności poszczególnych grup zaangażowanych w hospicjum powstaje to wyjątkowe miejsce, gdzie chory czuje się bezpieczny. Pomóc tych ludzi, że te ludzie to są na wagę złota. Kto ty pomoże? Przywieźli mnie tutaj, byłam nieszczęśliwa, ale po paru dniach przyjechał syn, czy przyszedł, wszystko jedno, i mówi do mnie: no to co, mamuśku, jedzie, bo pobyłaś parę dni. Jedziemy do domku, no będziemy jakoś sobie radzić w życiu. Już pani zmieniła zdanie. W życiu, synku. Bo ja się dowiedziałam tutaj, właśnie tutaj, że nie ma nic droższego niż Bóg i ludzie. I ludzie, którzy poświęcają na młode swoje chwile. Przychodzą, rozmawiają. Dziękuję jeszcze mi za to, że ja z nim rozmawiam, to ja się chyba wzruszyła, widzę. Fundusz Dzieci Osieroconych powstał z myślą o dzieciach, które straciły pod opieką hospicjum najbliższych, to jest mamy, taty czy też rodzeństwo. Jest to bardzo ważny element działań Fundacji Hospicyjnej.
W ramach funduszu pomagamy głównie socjalnie. Są to wyprawki szkolne, prezenty z okazji Dnia Dziecka, prezenty z okazji Mikołajek, czy też stypendia. Fundusz powstał w 2006 roku i od początku działalności funduszu pomogliśmy już ponad 5 tysiącom dzieci. Teraz pójdę tam dalej do dzieci. Ja nie tuliłam. Mamo, on ją podróżuje. Hospicjum to też życie, to motto Fundacji Hospicyjnej. Jednocześnie jest to hasło kampanii społecznych, w których zawieramy jeden z elementów edukacji o opiece hospicyjnej, o wolontariacie. W ten sposób staramy się od 9 lat, każdej jesieni, mówić o tym, czym jest opieka hospicyjna, czym jest wolontariat, jak ważne jest wsparcie w żałobie osób osieroconych, jak istotny jest wolontariat osób 50+ dla hospicjów, jak ważny jest udział tych osób w bieżących pracach hospicyjnych. W tym roku była 9. edycja kampanii Hospicjum to też życie, poświęcona nieco szerszej tematyce, wykraczającej poza stricte hospicyjną tematykę. Zdrowa rozmowa pomaga leczyć, czyli sztuka komunikacji w opiece medycznej. Fundacja Hospicyjna, bazując na własnych doświadczeniach bez mała już 10-letnich, 2 lata temu powołała Fundację Lubię Pomagać. Naszym głównym celem jest przenoszenie dobrych praktyk z opieki paliatywno-hospicyjnej do tych wszystkich instytucji i opieki domowej, które zajmują się osobami u kresu życia. To właśnie w opiece hospicyjnej jest taka bardzo szczególna kultura współpracy i kultura opieki z udziałem wolontariuszy, którzy mają czas i towarzyszą chorym. Tego, jak obserwujemy, brakuje w innych instytucjach, w opiece długoterminowej, czy też potrzebne jest tego typu wsparcie w opiece domowej. I chcemy pokazywać, jak taką opiekę zorganizować, jak przygotować wolontariuszy do opieki nad osobami u kresu życia, szczególnie w czasie zmian demograficznych, które następują, w czasie rosnącej ilości osób starszych, w tym przewlekle chorych, którymi za moment może nie mieć kto się zajmować. Akademia Walki z Rakiem działa przy Fundacji Hospicyjnej od roku 2006. Podstawowy cel to jest edukacja i wsparcie dla osób dotkniętych chorobą nowotworową, a także dla ich bliskich, dla rodzin, dla osób wspierających. Proponujemy różne formy, są to m.in. konsultacje indywidualne, psychologiczne, konsultacje z dietetykiem, poza tym grupy wsparcia, spotkania w ramach tzw. klubu akademii i inne warsztaty i zajęcia, które wspierają osoby chore, na przykład choreoterapia, zajęcia z redukcji stresu. To, co najważniejsze, to co zostało udowodnione naukowo, że radzenie sobie z emocjami, lepszy stan psychiczny i emocjonalny znacząco wpływa na przebieg choroby i radzenie sobie z chorobą. Przy hospicjum im. księdza Eugeniusza Dutkiewicza została utworzona hospicyjna opieka perinatalna. Do tej pory taką opiekę tylko i wyłącznie świadczyło Hospicjum Dziecięce w Warszawie. Natomiast my uznaliśmy, że jak najbardziej mamy, które decydują się na urodzenie ciężko chorego dziecka, mają prawo dostać pełną opiekę jeszcze w czasie, kiedy dzieciątko jest w łonie mamy. Staramy się, żeby mamy dostały zarówno pomoc psychologiczną, która jest najważniejsza na tym etapie, ale także lekarza pediatry, genetyka, duszpasterza i pracownika socjalnego. Staramy się, żeby nie tylko mama została objęta tą opieką, ale także i tata dziecka, ale także i cała rodzina.
30 lat to dużo czy mało? To właśnie praca w hospicjum pozwoliła mi zrozumieć, że czas może mieć dla każdego zupełnie inną wartość. 30 lat na zewnątrz to nie jest to samo, co 30 lat w hospicjum. Tutaj każda chwila ważna jest. Jestem szczęśliwa, 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 szczęśliwa. Co więcej człowiekowi w życiu potrzeba? Proszę mi powiedzieć, młody człowieku.